Hej, tu Robert. Jesteśmy na ekspedycji Kaszubi, finale w roku 2019. Tym razem Karolina postanowiła ruszyć do boju. Karolina, jak się czujesz przed tym występem? Przed tym jakby performancem swoim. Jak tam? Będzie rura? No, będzie tak, rura? Cudnie, jestem zrelaksowana. No, widać, widać. A Michalina, pilot? The best pilot ever. Michalina! Michalina! Dobrze, Magda. No. Przegranymi nie rozmawiamy. Ja jestem przejęty. Jesteś przejęty. Jak zwykle najpierw czekała na nas odprawa. Jeżeli chodzi o pieczątki, to zdobywacie te pieczątki, które Wam się spodobają. Część z nich nie jest dla grupy Expedition, a dla różnych wzmot, ale musicie sami wybrać. Jest trudny, będziecie mogli go przejść. Taka zmiana. No. Błota? Nie ma błota, ale są strome trzy zjazdy. Strome. Trochę na przykład. A potem ruszyliśmy w trasę, a trasa od początku była super. Jak początek, Robert? No zajebiście jest, błoto od razu na maksa, kurde. To jest to, już jesteśmy ubrudzeni błotem. Także ekstra, i przed nami po prostu jest coraz lepiej. Tylko coraz lepiej, tylko coraz więcej błota, coraz więcej pól podmokłych, super. No, petarda. Michalina dzielnie prowadziła Karolinę. Proszę, tylko chwila jazdy i co się wydarzyło z samochodami. O! Tomek tak samo. Wow. Dojechaliśmy do Wisły i szukamy pierwszej litery. S! Jak s***! I dalej w trasę. Wow. I dojechaliśmy do odcinka specjalnego. To co tam zobaczyliśmy, trochę nas przestraszyło. Ruszyłem na pierwszy ogień. Niestety za pierwszym razem dron nie poleciał za moim samochodem i musiałem powtarzać cały OS, żebyście widzieli jak to wyglądało. Oczywiście czas liczył się z pierwszego przejazdu. Karolina, tu się nie masz co martwić o to drzewo po prawej stronie, tak? Tam. No nie martwię się, ja mówiłam, że straci. Tutaj na pewno usiądziesz na tym piasku, bo masz jak gdyby. Koła. Ona ma krótszy. Ja mam krótszy. To nie usiądzie. Zobaczcie. Ona będzie miała lepiej, nie będzie tam waliła tyle podwoziem. I tu prosto. A i to jest ten to chyba. Jest to miejsce, tak. Ale myślę, że tutaj Karolinie lepiej wyjdzie, nie? I pamiętaj, żeby się stoczył. No ja wiem. Bo Karolin. Robert, weź. A tu jest ten moment, co na bank. Teraz źle. Powiedziesz tak z spędu? Tak. Bo cały czas masz reduktor zapięty, nie? Tam. Tak. Nie, tutaj a nie wezmę tego na raz. To dokładnie, no. Ale tobie będzie łatwiej tutaj, nie? Zrobić ten zakres. Kuba, to nie jest powiedziane. Poważnie. I czas na Karolinę. Dajesz. Się nie przejmuj tutaj tą linką.
Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Po krzakach w prawo. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Spokojnie, prawą. Do prawej. Git. I tu tym drzewem się nie przejmuj. Wiecie jak chcesz. Dobrze jest, dobrze jest. Dawaj, 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 dawaj. Gaz. Gaz, góra, dawaj. Dobrze jest, spokojnie. Tu się tym nie przejmuj. Jedziemy? Idealnie. Dawaj, dawaj, tu w lewo. W lewo, w lewo. Mam za luźny gaz. Dawaj, dawaj. Lewo, koło prosto. Nie widzę. Dobrze, jedziemy, jedziemy. I tu prawą stroną, prawą stroną. Do prawej, do prawej. Dobrze, dobrze. Nie hamuj. Idealnie, w prawo, dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, pięknie, pięknie. Gazu, 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 gazu. I tu też, i w prawo, od razu, gazu. Dawaj, 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 pierwotę. Weź, bo zerwała mnie. Dawaj! Wkręciła mi się chyba, co? Nic się nie wkręciło, jedziemy! Nic się chyba nie wkręciło, jedziemy! Tak jest, i gaz do końca! Gaz do końca, do końca! Jedziesz, 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 jedziesz tu na jego rękę, dwa. Hamuj, hamuj! Do tyłu troszkę, troszkę do tyłu! Nie, do tyłu, dobrze. Do tyłu, dobrze? No? Dobrze, 1.37. Zajebiście! Nie, nie, co ty? Tak się jeździ! Naprawdę? Elegancko. Dawajcie rozłuczkę. Proszę. To. Tak! Nie tą ręką, wieśniaką. Dawaj tam. Proszę. Potem trafiliśmy do małego wąwozu, gdzie w końcu zaczęliśmy zdobywać pieczątki. Nie było to nic strasznego i szybko stamtąd wyjechaliśmy. Potem trafiliśmy w miejsce, które organizatorzy nazwali labiryntem czarownic. Było ciasno, stromo i bardzo technicznie. To na dole leciutko zahamuje. Zahamować? Spokojnie, nie, nie, nie hamuj na razie. No, chyba, że będzie... Nie, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. No, okej, okay, jest, spoko. Hamuje, Robert. Nie, nie hamuj. Teraz hamuj, teraz hamuj, hamuj. Włącz tylny, na ten, blokady tylne. Oj, zaraz go przejedziesz. Nic się nie trzymaj tak jak trzymasz, tak do przodu, mocniej. Tylko tam wytrać prędkość, nie? Na szczycie. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Powolutku, powolutku, idzie dobrze. Nie, 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 pieczątkę. Wow, kurde, jak ona to zrobiła? Ja nie wiem, jak ja to zrobię, ty. No nie wiem, czy ty tam chyba to zrobisz na dwa razy. Czy się zmieścisz? Karolina swoim dwudrzwiowym Wranglerem super dawała sobie radę. Na tyle super, że mogła pomagać też innym. I Defender uratowany. Teraz moja kolej na przedarcie się przez pierwszą część labiryntu. Sorry.
Natomiast zjazdy i podjazdy po piasku postanowiłem zaliczyć jako pierwszy. O, dupa! O, dupa! Nie, nieco, jest do przodu, ale ogień! Okej. Okay. Jeszcze! Jeszcze? Ale tam jest drzewo! Przybijaj! Gdzie teraz mam jechać? Tam! Tam? Dobra. Karolina jak zwykle pokazuje, jak to się robi. Nie hamuj! No, a mi dalej krzyczałeś. Ale chyba za szybko odpuściła. Taki palec. Yeah! I znowu czas na pomoc innym. Jeszcze? I znowu atakujemy labirynt. W tym miejscu mieliśmy już tylko godzinę do końca rajdu, więc śpieszyliśmy się naprawdę mocno. Na tyle mocno, że nie było już czasu, żeby nagrać mój przejazd. Odegniesz i przejadę. Nie da rady, nie da rady. Widzisz wszystko tutaj z tej strony. Sama se wkleję, jak nie umiecie. Ja nie wiem, na kancie, ja na kancie. Ja to robię profesjonalnie po prostu, ale... chłopcy. To był chyba najwęższy przejazd tego odcinka. Nie wszystkim udało się wyjść z niego cało. Popyt lecie, jedziesz do przodu, no. Prosto koło. No dawaj, dawaj. Stop. Prosto koło. Wsteczny. Dobrze jest. Jeszcze. Teraz tu koła. Tu koła. Dawaj. Dawaj, dawaj. Jedziesz, jedziesz. Dawaj. Prosto koła. Prosto koła. A to będziecie jechać dalej, tam? No. Lewo. Jak to? Lewo. Tu jest jedno, tam do dole. Tak nam sędzia powiedział, ej. No patrząc po której stronie, bo się to a no a faktycznie. Patrząc po której stronie mamy pieczątki, to pod prąd jedziemy. A to nie jest takie utrudnienie? Dobrze, dobrze. Prosto mi się jeszcze. Jeszcze do myśli, prosto jest ok. Gdzie robo? Zobaczcie, jak koła łapią wykrzyże w tym miejscu. Oj, było ciężko. Była zabawa, ale teraz musieliśmy szybko wracać do bazy, żeby zdać nasze pieczątki. I czas na ogłoszenie wyników. No. Miejsce piąte w klasie ekspedycji bez wyciągarki to Robert Manuszewski i Jakub Kowalczyk. Brawo! Kowalczyk! Kowalczyk! Miejsce czwarte. Manuszewska, Karolina. Dzięki, że obejrzeliście naszą relację. Mam nadzieję, że zobaczymy się na jakimś rajdzie. Nara!